Witam Państwa, zaproszenie do studia telewizji Zabrze. Przyjęli dziś Pani Ewa Wolnica, zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrze. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Jest z nami także Pan Ryszard Kruca, dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, nasze spotkanie będzie poświęcone bardzo bogatej ofercie edukacyjnej. Wiosna to taki czas, kiedy wiele młodych ludzi podejmuje ważne dla siebie decyzje, a w podjęciu tych ważnych decyzji mają pomóc m.in. szkolne prezentacje, które już niebawem to takie młodzieżowe targi edukacyjne. Panie dyrektorze, do kogo one są kierowane? Kierowane to jest 17. edycja tej imprezy. Ja tylko przypomnę Państwu, że odbywa się co roku pod patronatem honorowym Pani Prezydent Miasta, Pani Małgorzaty Mańki-Szulik. I ta oferta kierowana jest dla młodzieży programu ostatnich klas gimnazjum, najwyższych klas gimnazjum i klas maturalnych. Z tym, że tak naprawdę najważniejszymi naszymi zwiedzającymi są właśnie gimnazjaliści. Dla nich będzie oferta wszystkich zabrzańskich szkół ponadgimnazjalnych. Bo to jest takie spotkanie z jednej strony uczniów, z drugiej strony nauczycieli, pojawiają się także rodzice, ale chyba najważniejsi są ci uczniowie, bo mam na myśli taki kontakt uczniów z uczniami. Tak naprawdę najlepiej zasięgnąć tej opinii, tej informacji na temat szkoły właśnie swoich troszkę starszych kolegów i koleżanek. No, dokładnie tak jest. W ofercie, w regulaminie tej imprezy zapisaliśmy, że jest to miejsce, gdzie w jednym czasie, w jednym miejscu można poznać ofertę edukacyjną szkoły, ale również porozmawiać właśnie ze starszymi kolegami, zapytać, jak po prostu u Was jest, czy jest fajnie, czy nie, jakie są dodatkowe zajęcia, czym się ta Wasza szkoła różni od innych miejskich szkół. Panie dyrektorze, kto ma jeszcze pomóc w podjęciu tej ważnej decyzji, bo na targach zwykle są obecni doradcy zawodowi, a także partnerzy organizatorów. Dokładnie. Przypomnę tylko, że targi współorganizują już od lat kilka jednostek, jak gdyby. To znaczy Wydział Oświaty jest najważniejszy, bo ja finansuję to działanie. Organizuje to Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, organizuje Centrum Edukacji, Zespół Szkół nr 3 przy takim życzliwym poparciu Powiatowego Urzędu Pracy i Zabrzeńskiej Przemysłowo-handlowej. A już od wielu lat na ofertę szkół wspierają właśnie liczne jednostki organizacyjne miasta. Powiatowy Urząd Pracy będzie miał swoją siedzibę, gdzie będzie można zapytać właśnie o sprawy związane z ewentualną pracą. Będzie stoisko poradni psychologiczno-pedagogicznej. Będzie stoisko Młodzieżowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Chcemy, żeby było Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Może będzie, jeszcze jest niepotwierdzone, Wojskowa Komenda Uzupełnienia, to jest bardzo poważny pracodawca dzisiaj. No i oczywiście pracodawcy. I pracodawcy, którzy wspierają ofertę edukacyjną szkół, którym zależy na tym, by pozyskać wykwalifikowanych pracowników. Pani naczelnik, szkoła to takie miejsce, w którym nie tylko powinniśmy zdobywać wiedzę, ale także rozwijać swoje talenty. Czy takie właśnie są zabrzańskie szkoły? Jestem przekonana, że takie są właśnie zabrzańskie szkoły, rzeczywiście. Każda szkoła ma swój własny klimat, ma swoje własne pomysły na to, aby uczniowie tą szkołę lubili. Czasami są to projekty unijne, czasami są to inne wydarzenia, które ściśle z daną szkołą są związane, podkreślają charakter tej szkoły. Zawsze chodzi o to, żeby uczeń lubił do tej szkoły chodzić i my staramy się wspierać szkoły w tym byciu indywidualistą, w tym zagadnieniu. Natomiast uczniowie wybierają spośród tych różnych indywidualnych propozycji szkół. Jest w czym wybierać, bo tych szkół jest dużo. To jest kształcenie w liceach, to jest kształcenie zawodowe. Ja chciałam Panią poprosić o wprowadzenie w temat tego kształcenia zawodowego, bo tutaj właściwie te zawody czy moda na kształcenie w pewnych kierunkach zmienia się co kilka lat. Jak to wygląda w tej chwili?
Rzeczywiście to prawda. Wybór różnych zawodów jest związany z pewną taką cyklicznością. Być może, że jest to związane z tym, że na rynku pracy można znaleźć zatrudnienie lub nie. Trudno tak do końca to oszacować. Natomiast rzeczywiście my, wychodząc naprzeciw różnym pomysłom młodych ludzi na ich życie w dorosłym świecie, szukamy tych nowych rozwiązań. Co roku pojawiają się na przykład, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, nowi partnerzy, nowe zakłady pracy, które chcą współpracować z daną placówką albo z kilkoma placówkami, z kilkoma szkołami w naszym mieście i proponują pewne ciekawe rozwiązania i to na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i szkoły technicznej. Jest na przykład duże zapotrzebowanie na ślusarzy i tutaj na przykład Mostostal jest partnerem, który bardzo chętnie przyjmie do pracy młodych ludzi, którzy nabędą właśnie tych umiejętności i zostaną ślusarzami. Są nowe pomysły szkół na to, aby przyciągnąć i pokazać uczniom, że rzeczywiście mogą znaleźć zatrudnienie w ciekawych kierunkach. I tak na przykład w zeszłym roku otworzyliśmy nowy kierunek, jakim był technik odnawialnych źródeł energii. W tym roku realizujemy nowy pomysł, który temu towarzyszy, mianowicie technik chłodnictwa i klimatyzacji. To w Centrum Edukacji akurat ten kierunek został zaproponowany. Od zeszłego roku pojawił się kierunek technik weterynarii. Próbowaliśmy również otworzyć technika hodowli koni, który w tym roku również został młodzieży zaproponowany. Tak więc pojawiają się nowe kierunki w zależności od sytuacji, bo sytuacja jest bardzo, bardzo zmienna na rynku pracy. Natomiast staramy się odpowiadać na potrzeby również właśnie rynku pracy, bo tak naprawdę o to chodzi, żeby kształcić dla konkretnego zawodu, dla konkretnego pracodawcy. Nie bez znaczenia jest samo wyposażenie szkół. Dziś młodzi ludzie chcą się uczyć i kształcić w komfortowych warunkach. Jak wyposażone są zabrzańskie szkoły średnie? Tutaj, jeśli mówimy o szkołach ogólnokształcących, to w szkołach ogólnokształcących oczywiście doposażone są pracownie przedmiotowe na tyle, ile środków wystarcza, albo dzieje się to również z różnych projektów. Natomiast jako, że teraz bardzo ważne, szczególnie jest szkolnictwo zawodowe, to realizowane są również projekty i w naszym mieście realizowany był taki projekt, który skończył się z końcem lutego. Mam zawód, mam pracę w regionie. To taki projekt systemowy, który realizowało 30 powiatów województwa śląskiego. Bardzo trudny projekt w realizacji, w który zaangażowano było wielu, wielu ludzi. Natomiast tak naprawdę chodziło o to, po pierwsze, aby uczniowie zdobyli dodatkowe kwalifikacje, czyli jakieś kursy różne. Oni wybierali sami, jakie to będą kursy, staże w zakładach pracy, wizyty studyjne w zakładach pracy. To wszystko, co uczeń otrzymał. Doradztwo zawodowe, grupowe, zajęcia wyrównawcze, rozwijające z języka angielskiego, po to, aby gdzieś tam później można było również wybierać nie tylko tą pracę w tym kraju, ale również w innym. Natomiast doposażenie szkół, na przykład w tym projekcie, to 7 pracowni, które rzeczywiście pokazują, że jeżeli tylko uczeń zobaczy taką pracownię, będzie wiedział, z czym wiąże się ten zawód, to rzeczywiście pewnie szybciej wybierze taką specjalność, która go interesuje. No i rozwijamy jeszcze bardzo Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. W minionym roku otwarta była Hala Nowych Technologii, w której otworzyliśmy pracownię obrabiarek sterowanych numerycznie, otworzyliśmy pracownię taką instalatorsko-sanitarną ROKI. Otwieramy kolejne, pracujemy nad tym, aby zawody usługowe, takie jak hotelarstwo czy gastronomia, fryzjerstwo, kosmetologia, to też wszystko w tym kompleksie hostelu, który niedawno był otwarty, też się znajduje, więc jest bardzo dużo możliwości. Staramy się uczniom przybliżyć te możliwości, aby mogli dokonać dobrego wyboru, aby się nie pomylili przy wybieraniu. Oczywiście zawsze takie pomyłki się mogą zdarzyć i zawsze można znaleźć rozwiązanie, natomiast
dobrze, jeśli uczeń dobrze wybierze, jeśli jest dobrze zdiagnozowany, jeśli doradca zawodowy pomoże mu w dokonaniu tego wyboru, no to wtedy wiadomo, nie jest uczeń narażony na porażkę, tylko na kolejne sukcesy, a wtedy też piękniej nam się rozwija i rośnie na wielkiego człowieka. A taka możliwość, drodzy Państwo, już w przyszłym tygodniu, dokładnie 25 marca w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, oczywiście w Zabrzu przy ulicy Matejki. Ale na zakończenie jeszcze chciałam Państwa poprosić o jedną sugestię i wskazówkę dla uczniów, bowiem tak, szkolne prezentacje to oczywiście impreza, która trwa jeden dzień, ale nie zapominajmy o tym, że wiele szkół organizuje także tak zwane dni otwarte. Prawda? I można skorzystać wtedy z takiej możliwości, żeby przyjechać do szkoły, zobaczyć ją, porozmawiać na miejscu z uczniami, z nauczycielami. Tak, to prawda. My rzeczywiście odbieramy sygnały ze szkół, że takie dni organizują. Jest to bardzo dobry pomysł, tylko dosyć trudny technicznie, dlatego że obejrzenie wszystkich szkół, których jest 20, to nie jest takie proste ze względów organizacyjnych. Uczniowie muszą realizować materiał, muszą się przygotowywać do egzaminu, więc na pewno szkolne prezentacje powodują, że w jednym miejscu można zobaczyć wszystkie szkoły. Na pewno najlepiej jest wejść do szkoły i dotknąć tej szkoły i poczuć klimat, natomiast nie zawsze to jest możliwe. Podjęliśmy z dyrektorami szkół zawodowych również taką inicjatywę zorganizowania takiego dnia dla tych, którzy wybierają szkoły zawodowe, i to też będzie możliwość zobaczenia tych szkół. Czasami organizowane są takie wyjazdy do zakładów pracy, z którymi szkoły współpracują, ale tak jak mówię, jest to bardzo dobry pomysł, tylko dosyć trudny, dlatego że klasa liczy 25-28 uczniów i uczniowie mają różne zainteresowania. Interesują ich różne szkoły, w związku z powyższym na pewno najlepszym pomysłem jest pójście w jedno miejsce, szkolne prezentacje, zobaczenie, ocenienie. I myślę, że do tego bardzo, bardzo zachęcam. Drodzy Państwo, nie pozostało nam nic innego, jak raz jeszcze zaprosić Państwa do skorzystania, przede wszystkim uczniów szkół gimnazjalnych, uczniów szkół licealnych, średnich, do tego, by odwiedzić halę Mosiro 25 marca, o której godzinie, panie dyrektorze? O godzinie 9 będzie otwarcie. Sądzimy, że tak do godziny 14:30 do 15:00 będzie można zwiedzać ofertę szkół. A zapraszali Państwa pani Ewa Wolnica z Urzędu Miejskiego w Zabrzu i pan Ryszard Gruca z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego. Bardzo Państwu dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję. A naszym widzom dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy.